Rozpoczęło się już oficjalnie zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem dofinansowania z środków publicznych metody in vitro. U nas w Opolu takie dofinansowanie ma miejsce już od 2 lat. No i jak to wygląda i czy są już pierwsze sukcesy, czyli mamy jakieś dzieci z tego dofinansowania, brzydko mówiąc, ale ku radości rodziców, którzy mają z tym problem, spytaliśmy doktora Grzegorza Głąba. Witam serdecznie. Witam. 2 lata już działacie w ramach środków, które są, tak, Urzędu Miasta, które są dofinansowywane. To znaczy działacie dużo dłużej, bo to jest wasza działka. Tak, 18 lat w tym roku, także pełnoletnia się osiąga. Ale czy mamy już z tego jakieś ciąże, dzieci? Jak wygląda? Tak, czy jest to programu sukces? Miejskiego to ja mam 3 na pewno. Jedna pacjentka w tej chwili jeszcze jest w ciąży, natomiast pozostali koledzy pewnie więcej. No, przynajmniej 30 parę osób, par już skorzystało z tego programu. Natomiast to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ program jest tak dedykowany dla mieszkańców miasta Opola. Natomiast jak już ktoś jest zameldowany pod Opolem, to już niestety ten program nie dotyczy. Ale to jakby pojawiają się kolejne możliwości, bo jeśli wy też zbieracie podpisy, prawda? Tak, tak, zbieramy podpisy. Nasi pacjenci bardzo śledzą tą sprawę z wypiekami na twarzy. No ponieważ leczenie metodą in vitro tanie nie jest. Właśnie, jest bardzo kosztowne. Ile to mniej więcej kosztuje? No w tej chwili inflacja, tudzież kurs euro i innych walut, bo to niestety to nie są krajowe odczynniki i urządzenia, to jest 12 do 15 tysięcy trzeba mieć, żeby podejść do jednej próby. Nie zawsze pierwsza próba się udaje, także nie są to małe pieniądze i tak statystycznie, przynajmniej z moich pacjentów, to 2/3 par, które się kwalifikują do leczenia metodą in vitro, rezygnuje, po prostu ich na to nie stać. Bo za każdorazową próbę płaci się te same pieniądze, a ten projekt po prostu daje możliwość osobom, które nie mają na to pieniędzy, podejść do tej metody in vitro, tak? Tak, tutaj my mamy doskonałe doświadczenia, bo w latach 2013-2015 Ministerstwo Zdrowia refundowało 3 podejścia, 3 próby. Także do tej pory rodzą się jeszcze dzieci, które były poczęte kilka lat temu i mamy je zwitryfikowane w bańkach z azotem i te matki przychodzą i po paru latach kolejne dzieci już rodzą, także tam 2, 3 się zdarzała. Natomiast wtedy to był program ogólnopolski i nie było żadnych barier takich geograficznych. Miejmy nadzieję, że teraz wspólnie wszystkim obywatelom uda się, tym chętnym, którzy się podpiszą pod tym dofinansowaniem, pokonać te bariery i będziemy mieć coraz więcej dzieci, zwłaszcza te pary, które nie mogą niestety mieć w inny sposób. No tak, takich par jest coraz więcej. Na Opolszczyźnie mamy jeszcze, szczególnie ta sytuacja demograficzna jest katastrofalna. Co rok rodzi się 500 Opolan mniej i jak tak dalej pójdzie, to kolejne sale porodowe, szpitale w powiatowych miastach będą zamykane. Tak jak co rok praktycznie jedna porodówka jest zamykana, po prostu nie ma się kto robić. Miejmy nadzieję, że tak się nie zdarzy, panie doktorze, z pana pomocą i z pomocą nas wszystkich. Możemy w każdej chwili złożyć swój podpis pod dofinansowaniem środków publicznych na zapłodnienia in vitro, co może uszczęśliwić niejedną rodzinę i niejedno dziecko.